Witam Was w kolejnym programie Fest. Będzie to relacja z festiwalu rockowego z parku w Radomiu przy Muszelce, malutkiej Muszelce przy restauracji Parkowa. Tomek, Milena, Piotrek, Bartek, Szymon. Reprezentujemy Radom, gramy szeroko pojętego rocka. No co, bardzo przyjemnie nam tutaj się grało, fajne kapele i bardzo nam miło było wystąpić przed tak ogromną publicznością. Ja jestem Tomek, jak już tutaj Szymon wspomniał. Dostałem kiedyś SMS-a od Mileny, że pewien zespół potrzebuje gitarzysty. Bardzo chętnie się zgłosiłem. Bardzo lubię grać na gitarze, dlatego od razu normalnie spotkałem Piotrka i mówię mu, że chcę grać. My jesteśmy z okolic Wierzbice, okolice tutaj, chłopaki są z Radomia. Jesteśmy zespołem bardzo wesołym, próby nigdy nie są sztywne, właśnie zawsze jest pełno uśmiechu, nie wiem, żartów. Tak jest, gramy w szachy, konkursy, gry i zabawy. Nie, no jest bardzo miła atmosfera, serdecznie zapraszamy na nasze kolejne występy. Jeszcze nie wiemy, gdzie będziemy grać, ale serdecznie zapraszamy do zapraszania nas. O. Witamy zespół Chantal Prym, Warszawa, w składzie Marek Czerski, Tomek Jurczak, Oktawian Grot, Radosław Ulej, ja nazywam się Stan. W listopadzie 2013 roku kształtował się obecny skład zespołu. Do tej pory udało nam się zrobić 13 autorskich kawałków. Zdążyliśmy nagrać epkę, która już niebawem zostanie wydana. I obecnie koncertujemy, promujemy się w całej Polsce. Myślę, że gramy hard rocka z elementami grunge'u, a biorąc pod uwagę, że każdy z nas lubi zupełnie inne klimaty, stąd też właśnie wychodzi taka mieszanka hard rocka, czystego, fajnego polskiego hard rocka. Zauważyliśmy, że brakuje tego na polskiej scenie muzycznej, grając na różnego rodzaju festiwalach typu Emergenza. Zespoły były różnorodne. Jeżeli chodzi o scenę muzyczną w Warszawie, jest bardzo rozbudowana scena metalowa, więc myślę, że takich zespołów jak my brakuje również w Warszawie, w naszej stolicy. Więc myślę, że to jest po prostu dobry polski hard rock. Dziękujemy za zaproszenie przede wszystkim. Jest naprawdę bardzo fajna atmosfera, bardzo fajna organizacja. Dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie i mam nadzieję, że spotkamy się w finale 31 sierpnia. Cześć, nazywamy się Laxigen Overdrive i jesteśmy z Białobrzegów. Gramy w składzie Maciek Świąder na basie, Karol Molasy na perkusji, Jacek Salata na wokalu, Łukasz Tkaczek na gitarze i ja, Kacper Wielusiński na gitarze. Nasza muzyka to jest hard rock, z domieszką grunge'u, z domieszką heavy metalu. Stawiamy w niej przede wszystkim na emocje, na chemię pomiędzy nami a ludźmi, którzy nas słuchają. Przekaz ulicy. Tak, łączymy przede wszystkim fajne granie, bardzo fajne granie, prawda? Fajne granie łączymy! Bardzo fajne granie łączymy z poetyckimi tekstami. Na scenie czujemy się jak ryba w wodzie, jest nam bardzo miło. Ogólnie nie mamy w ogóle talentu, ale nie o to chodzi, żeby mieć talent, a na festiwal przyjechaliśmy dla kasy.
jako że niedawno ukazała się nasza debiutancka epka, konkurs jest następujący. Ten oto piękny perkusista, jak powiedzieliśmy wcześniej, miał urodziny niedawno w okolicach emisji naszej epki. Pytanie konkursowe polega na tym, że trzeba napisać, zgadnąć, dowiedzieć się, wyczarować, ile lat ma nasz cudowny perkusista. Od razu mówimy, że info zaraz zniknie z fanpage'a. No i trzy pierwsze osoby, którym uda się, zdążą napisać prawidłową liczbę, będą mieli okazję właśnie za darmo całkowicie otrzymać naszą debiutancką epkę. I odpowiedzi na tenże konkurs prosimy przesyłać pod adres, który się pojawi tutaj na dole na ekranie, redakcja@zebra.tv. Z dedykacją dla ciebie numer. Kasiu, całusów 102. Cześć, nazywamy się Omnimodo. Przyjechaliśmy do was w składzie Adam Majewski, Agnieszka Matuszczak, Marcin Kaźmierczak, Daniel Moszczyński. No i nasza muzyka to jest wypadkowa tego, co nas inspiruje, tak? Można się doszukać w tym jakichś funkowych historii. Jest też kop, lubimy rock, lubimy new metal, lubimy dorzucać do tego jeszcze elektronikę. Staramy się w ogóle nie ograniczać w formie, jakby zdaje nam się i wydaje nam się, że najważniejsze dla muzyka jest to, aby łamać bariery, aby przekraczać granice, aby wszystko to, co jest skostniałą formą, po prostu rozwalić na pół. Wydaje nam się, że jesteśmy zgraną paczką kumpli, mamy rodzynka, jest nam dobrze w tym składzie i wydaje nam się, że spotkanie bezpośrednie ze słuchaczem, face to face, tak jak dzisiaj to miało miejsce, jest czymś bezcennym, czymś, co nie może się wydarzyć w internecie, czymś, co nie może wydarzyć się w telewizji, czymś, co nie może wydarzyć się w radiu, ale może się wydarzyć na koncercie. I jeżeli będziecie kiedyś słyszeli, że Omnimodo gra w pobliżu, to wpadnijcie. Zakończył się już czwarty piątek przesłuchań festiwalu Parkowa Fest i muszę przyznać, że dzisiejszy dzień był na bardzo wysokim poziomie. Kto był, na pewno przyzna mi rację, a kto nie był, niech żałuje. Natomiast niech w najbliższy piątek przyjdzie na festiwal, bo naprawdę warto. Jest dużo dobrej muzy i do zobaczenia już w najbliższy piątek. Cześć. Oglądajcie program Fest!